Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Niegdyś gra jakiegokolwiek reprezentanta Polski w drużynie FC Barcelony wydawała się mało realna. Dziś w szeregach klubu z Katalonii posiadamy aż dwóch piłkarzy z polskimi korzeniami w postaci Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Na dodatek w kobiecej sekcji Barsy prym w ataku wiedzie również Polka Ewa Pajor. W przyszłości może jednak dołączyć do tego grona kolejny Polak. Czy Marcin Bułka znalazł się na celowniku FC Barcelony? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o fanach AS Romy, którzy są wściekli na Nikolę Zalewskiego, wielkim upadku piłkarskiej legendy oraz o spekulacjach na temat przyznania złotej piłki Robertowi Lewandowskiemu. Zanim przejdziemy dalej, proszę was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z okazji nadchodzących spotkań najwyższego poziomu pucharów europejskich, w tym takich szlagierów jak mecze Dumy Katalonii, Królewskich czy Kanonierów, wspólnie z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod FUTBALTVSTS, możecie otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięstwa dowolnej drużyny w meczach najbliższej kolejki tych rozgrywek, które odbywać się będą w najbliższy wtorek i środę. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, w tym wpłacić minimum 50 zł. I jeśli zakład na zwycięstwo drużyny oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 200 zł oprócz wygranej z kuponu. Link do rejestracji i regulaminu znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Warto wspomnieć także o tym, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł na start. Pamiętajcie o kodzie FUTBALTVSTS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Marcin Bułka to jeden z kandydatów na nowego bramkarza Barcelony i doszło już do pierwszych kontaktów w tej sprawie. Takie informacje w ostatnich dniach napisał w swoim artykule Hiszpański Sport, który uważa, że w przyszłym roku na Camp Nou może trafić kolejny reprezentant Polski. Również sam bramkarz odniósł się do plotek związanych z jego potencjalnymi przenosinami do Katalonii. Jak to się mówi, w każdej plotce jest ziarenko prawdy. Ale jeżeli chodzi o kwestie transferowe, raczej wolałbym, żeby porozmawiać z moim menadżerem. Sport pisze, że Barsa nie jest pewna, w jakiej formie będzie Marc-André Ter Stegen po wyleczeniu groźnej kontuzji. Natomiast Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt wyłącznie do końca czerwca 2025 roku. Nie wiadomo również, czy Peña zdoła utrzymać wysoką dyspozycję w bramce na dłużej niż kilka tygodni czy też miesięcy. Stąd latem Barsa planuje ściągnąć kolejnego bramkarza do swoich szeregów. Na ich liście znajduje się trzech kandydatów. Pierwszym z nich jest Diogo Costa, czyli pierwszy bramkarz reprezentacji Portugalii, a ściągnięcie go byłoby drogą inwestycją. Bowiem Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro. Kolejne nazwisko to 22-letni goalkeeper Brighton, Bart Verbruggen, którego wartość wynosi już 22 miliony euro. Najbardziej budżetową opcją dla Barsy byłby natomiast Marcin Bułka, który jest wart aktualnie 20 milionów euro i ma za sobą świetny sezon 2023-2024. Obecna kampania natomiast nie jest już tak wyśmienita dla Polaka z faktu na gorszą dyspozycję całej Nisei, co nie zmienia faktu, że 25-latek wciąż jest jednym z filarów francuskiej drużyny. Pojawia się jednak pytanie, czy jego transfer do Barsy miałby sens z punktu stricte sportowego. Ciężko powiedzieć. Inaki Peña na chwilę obecną zbiera coraz większą pewność siebie w bramce, a po powrocie Ter Stegena Bułka może mieć bardzo ciężko o regularną grę. Jak też wiemy, na pozycji bramkarza, jeśli nie pełnisz roli pierwszoplanowej, to w sezonie jesteś w stanie najczęściej rozegrać nie więcej niż kilka spotkań. Stąd transfer Marcina Bułki na Camp Nou mimo wszystko byłby ryzykowny w kontekście jego dalszego rozwoju i gry w reprezentacji Polski. A wy co sądzicie o potencjalnym transferze Marcina Bułki do FC Barcelony? Dajcie znać w komentarzach. Z ligi hiszpańskiej i francuskiej przeniesiemy się teraz do Serie A, w której w weekend nie zabrakło polskich akcentów.
Niestety w jednym z tych meczów nasz rodak znalazł się w ogniu krytyki. Mowa dokładnie o Nikoli Zalewskim, który najpierw w meczu z Interem popełnił indywidualny błąd, żeby teraz w ostatnim starciu ze znacznie słabszym rywalem popełnić jeszcze większą gafę. Zalewski w meczu AS Romy z Hellasem Verona grał od pierwszych minut i tak też już w 13 minucie niedokładnym podaniem oddał futbolówkę pod nogi rywala, który wykorzystał błąd piłkarza Giallo Rossich i otworzył wynik spotkania. Mimo tego, że niedługo później Zalewski asystował przy bramce już swojej drużyny, to Roma ostatecznie przegrała 2-3, a fani rzymskiego klubu ponownie wylali falę goryczy na polskiego reprezentanta. Polski portal WP Sportowe Fakty postanowił przeprowadzić rozmowę z jednym z kibiców Romy na temat Nikoli, aby dowiedzieć się, dlaczego 22-latek aż tak bardzo jest krytykowany. Oto odpowiedź. Na początku Nikola miał u nas kredyt zaufania. Ceniliśmy go, bo dostał się do zespołu z Akademii. Budził naszą sympatię, był bezkompromisowy, zawzięty. W pierwszym sezonie był bardzo kreatywny i nieprzewidywalny, a teraz z roku na rok stał się coraz bardziej apatyczny na boisku. Gra bez paliwa, przechodzi obok meczów. Kibic Romy również mówił o tym, że Zalewski może sobie nie radzić z presją, jaka jest w Rzymie. Stąd lepiej, aby trafił do innej drużyny z mniejszymi wymaganiami. Kibice mają go dziś za kiepskiego zawodnika. Uważamy, że lepiej będzie mu w innym otoczeniu. Myślę, że to problem mentalny. Rzym to trudne miasto, duże i wymagające. Mamy wielkie oczekiwania także wobec swoich piłkarzy. Jestem przekonany, że w mniejszym klubie będzie mu lepiej. Powiem wprost, denerwuje nas, że Zalewski tak dobrze gra dla Polski. W waszej reprezentacji widzimy innego piłkarza. Dla nas tak się nie stara. To wkurzające. W waszej kadrze Zalewski gra z podwójną energią. Dlatego mówię, widzę tu problem mentalny. W Rzymie zjada go presja. Będąc szczerym, ciężko nie zgodzić się ze słowami fana Giallo Rossich. Zalewski pod skrzydłami José Mourinho grał zupełnie wyższy jakościowo futbol niż pod skrzydłami następnych trenerów Romy. A jeśli Polak nie weźmie się w garść do końca roku kalendarzowego, to zdecydowanie lepiej byłoby, aby zmienił klubowe barwy. Przeciętne występy w połączeniu z dużą krytyką ze strony kibiców będą z czasem tylko go ciągnąć w dół, a ważne, żeby Nikola w klubie stał się równie ważnym i szanowanym zawodnikiem, co w reprezentacji Polski. A wy jakiego jesteście zdania na ten temat? Zalewski powinien dalej walczyć o swoją rację i wywalczyć zaufanie oraz uwielbienie fanów Romy? Czy może lepiej by było, gdyby zaczął wszystko od nowa w mniejszej drużynie z Serie A czy innych topowych lig europejskich? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. Pierwsza dekada XXI wieku była świetnym okresem dla brazylijskiej piłki. Kraj z Ameryki Południowej w Europie posiadał ogromne nazwiska, które wyróżniały się na tle większości profesjonalnych piłkarzy, szczególnie tych ofensywnych. W barwach Realu Madryt i Milanu występował Ronaldo Nazario de Lima, w barwach FC Barcelony i też Milanu grał natomiast Ronaldinho, a w drużynie z niebieskiej części Mediolanu, czyli Interze, mogliśmy oglądać Adriano. Ten ostatni został również legendą Nerazzurrich, rozgrywając dla nich 177 meczów, zdobywając 74 bramki i dorzucając 28 asyst, co przyczyniło się do zdobycia przez Inter 4 mistrzostw Włoch, 4 sezony pod rząd. Dla Adriano świetne lata w Italii nie łączyły się jednak z jego samopoczuciem. Po śmierci jego ojca w 2004 roku z powodu zawału serca Adriano popadł w depresję. Mimo to karierę piłkarską ciągnął aż do 2016 roku, aby lata swojej emerytury spędzić i tak w miejscu, w którym się wychował, czyli na brazylijskich fawelach. Ostatnio na Twitterze opublikowano film z Adriano w roli głównej, który staczał się pod wpływem alkoholu. Zobaczcie sami. Materiał został opublikowany 1 listopada, a mimo to w 4 dni od publikacji wygenerował aż 5 milionów odsłon. Smutny obrazek piłkarza, który mimo wielkiej kariery z powodu straty bliskiego mu członka rodziny nie zdołał po 2 dekadach wrócić na właściwe tory i zatracił się w alkoholu. Robert Lewandowski po odwołaniu plebiscytu Złotej Piłki w 2020 roku i przyznaniu jej Leo Messiemu rok później wydawało się, że nigdy już nie zgarnie głównej statuetki dla najlepszego piłkarza świata. Nowy sezon dał jednak nowe nadzieje, o czym napisał również portal gol.com. Wiek może jeszcze dogonić weterana w nadchodzących miesiącach, a niezaprzeczalnie we własnej drużynie jest kilku innych graczy, którym także warto się przyglądać.
nie mówiąc już o rywalach Barcelony, ale Lewandowski dzięki tak dobremu rozpoczęciu sezonu zgłosił akces na powrót do rywalizacji o złotą piłkę. Oprócz tego serwis Goal uznał nieprzyznanie złotej piłki Robertowi Lewandowskiemu w latach 2020 i 2021 za drugi największy skandal w historii plebiscytu France Football. Na pierwszym miejscu znalazł się brak przyznania złotej piłki Thierry Henry'emu za 2003 rok. W język nie gryzł się również Tomasz Hajto, który uznał, że France Football nie okazało żadnego szacunku dla Roberta po tym, jak w 2020 roku po raz pierwszy w historii postanowili anulować swoją galę. Jak Messi już nawet sam przyznał, że zasłużyłeś, Robert, na tą piłkę, to taki France Football, żebyśmy go nie nazywali La Cabaret czy La Egoist, jak perfumy Chanel, i powiedzieć tak, cofnijmy tą nagrodę i dajmy ją Robertowi, zróbmy specjalną konferencję prasową, przeprośmy za sytuację z COVID-em, przeprośmy, że w tym czasie było ciężko taką imprezę zorganizować, zaprosić nawet samego Roberta, na pewno by było miło, no bo można mówić, jest, jak każdy piłkarz, jest w lepszej formie, w słabszej formie, no zawsze jest balans, każdej drużyna ma swoje problemy, ale to, co Lewandowski w tym czasie wykręcił liczby, no to ja uważam, że zasłużył na to, żeby go docenić, no bo nie, stworzył potwora w ataku w tym czasie. Zostawiając jednak przeszłość w tyle i skupiając się na teraźniejszości, Robert świetnie wszedł w nowy sezon. 36-latek na 12 kolejek La Ligi ma na swoim koncie 14 goli oraz 3 bramki po 3 kolejkach Ligi Mistrzów. Musimy wziąć jednak pod uwagę, że wyłącznie do końca fazy grupowej Champions League Barca ma przed sobą 5 kolejek. Tak więc Lewy może jeszcze mocno podkręcić swoją statystykę goli w tych prestiżowych rozgrywkach. Jeśli również Polak utrzyma dotychczasową formę i co najważniejsze wygra z Barcą Mistrzostwo Hiszpanii i miejmy nadzieję, że zaliczy triumf z nimi w Lidze Mistrzów, to złota piłka w 2025 roku w końcu uzupełni jego gablotę nagród albo będziemy świadkami kolejnego wielkiego skandalu z udziałem France Football. A według Was, kto zdobędzie złotą piłkę w przyszłym roku? Dajcie znać w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!